że mamy tylko dziś. Chcę znów dotknąć Cię, a gdy obudzisz się, już nie będzie mnie. Kolor moich słów tak szybko znika, wiem. Gdy już zapomnisz o mnie w piątek, miliony wspomnień o mnie wymasz z palc mi wątek. I gramy nieustannie z ogniem. Czy może jest coś dla nas więcej poza tym tygodniem? Poza tym tygodniem. To pożyczona noc i pożyczone sny. W myślach czytasz mi. Chcę być tam, gdzie Ty, a gdy obudzisz się, dawno nie ma mnie. Zniknę dziś bez słów. Włosy mamy już zrobione. Zaczynamy make-up. I pierwsza wersja naturalna, świetlista skóra, promienny wygląd. Ciao. To co lubię. Po przemytej buzi nakładamy pielęgnację, czyli odpowiednio dobrany krem. Ale jak pięknie pachnie. Ja lubię takie apteczne zapachy. Ja również. Daje bardzo fajne nawilżenie, pielęgnuje skórę i jest idealny pod makijaż. Zaczynamy od korektora, nakładamy go na skórę pod oczami, otwieramy oczy, o właśnie. Korektor zawsze wklepujemy opuszkami palców. I na ruchomą powiekę również nałożę ten sam korektor. Bardzo często się zdarza tak, że skóra na powiece ma inny odcień niż skóra na naszej twarzy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby nałożyć również korektor tutaj pod samą linię brwi. Czas na podkład. I znowu bardzo fajny zapach. No, ma dużo naturalnych składników. Tak. Podkład lubię wtłaczać również dłonią w skórę, wtedy mamy pewność, że on fajnie nam się będzie potem zachowywał. Pamiętajmy o tym, że każda skóra jest inna. Nie zawsze podkład czy korektor, który się sprawdza na przykład u Ciebie, sprawdzi się u kogoś innego. Na skórę pod oczami mam taką fajną, magiczną paletę. Cudna jest. Do modelowania. Jasny pod okiem. Potem ciemniejszy będziemy używać do wymodelowania. Celowo tutaj używam takiego małego, drobnego pędzla, żeby łatwo dotrzeć do tych wszystkie takie zakamarki. I teraz szeroki pędzel. Duży. Na czoło używam tutaj jasny, pod oczami i na bronę. Czas na drugi puder. Delikatnie ciemniejszy. Super. Bardzo fajna paleta. Dużo uniwersalnych kolorów. Dostosuję najpierw taki jasny cień. Nakładam pod sam brwiowy. O. Jasny cień, też możemy matowy zaaplikować delikatnie na skórę pod oczami, żeby jeszcze wzmocnić efekt konturowania, jeżeli mamy taką potrzebę. Na powiekę nałożę cień w kremie marki Kiko, taki rozświetlający, błyszczący i bardzo delikatnie. On też nam posłuży jako baza. Wracam do palety, używam tym razem bardziej złotego odcienia i go aplikuję na powiekę. Do tego używam już trochę szerszy pędzel do powiek. To oko zrobiło nam się teraz trochę takie trójwymiarowe. Mamy jedną paletę, możemy dużo z niej wyczarować fajnych rzeczy. Teraz używam matowy odcień, soft and sexy, i od linii rzęs delikatnie to oko profiluję. Kolejny pędzel Sigma i również delikatnie blenduję sobie tę powierzchnię. Pomimo, że zrobimy później graficzną kreskę, to to oko jednak będzie cały czas już takie właśnie trójwymiarowe. Maskara. Chyba nikt bez niej się nie obejdzie. No nie. I mam z powrotem oczy. Najpierw rozczeszamy brwi. Damy im kształt. Trochę góry. Mam taką magiczną paletę, mam dużo kolorów. Robimy teraz brwi. Zawsze wybieram, jeśli chodzi o brwi, jaśniejszy odcień, bo on potem wychodzi dużo ciemniej na brwiach. Jeżeli mamy asymetryczne brwi, to staramy się je troszeczkę zrównać, żeby przypominały jedna drugą. Dlatego delikatnie możemy, jeżeli na przykład ta jest niżej, ją wyciągnąć bardziej u góry. Jeżeli chcemy, żeby nasze spojrzenie było jeszcze bardziej kikocie, przy tym naturalnym makijażu możemy dorzucić troszeczkę kępek. Do dolnych rzęs użyję maskary, która ma jeszcze bardziej drobną szczoteczkę. Będzie nam łatwiej te rzęsy udało podkreślić. Na sam dół damy jeszcze trochę złotego cienia, żeby rozświetlić tutaj ten fragment. Bierzemy teraz ciemniejszy odcień do modelowania. Bierzemy taki ciepły odcień i tutaj pod kością policzkową podcinamy. Czas na rozświetlacz, nakładamy go na szczyt policzków. Jak się uśmiechamy, możemy... uśmiechnij się. O, możemy go nałożyć właśnie w tym miejscu. Czas na usta. I tutaj znalazłem bardzo fajny produkt marki Eveline. Matowe wykończenie. Matowe usta są hitem sezonu. Jak najbardziej, tak. Tak. Mamy małą metamorfozę włosów, koczek, to co lubisz, tak, i wracamy do tematu kreski, o którym rozmawialiśmy wcześniej. No i tutaj sama się pochwalisz swoimi umiejętnościami. Dzisiaj używamy linera w pisaku, ale używam również linera w takim kremie. Żelu. W żelu, na przykład w żelu, tak. Zazwyczaj od górnej powieki, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Jeżeli chcecie uzyskać jeszcze bardziej matowy efekt, bierzemy pędzel, pudar i matowimy. Jest wiele metod, można przez chusteczkę zmatowić usta. Są teraz specjalne preparaty, które dodatkowo powodują efekt matowych ust. No jest wiele możliwości. Tak, jest lepiej? Tak.